A też chciałem zapytać o taką rzecz, no oczywiście przed realizacją filmu na pewno pan miał jakiś pomysł akurat na całą opowieść. No i dlaczego akurat zdecydował się w pan pierwszym akurat planie postawić tak negatywną, akurat no dosyć brudną postać, jaką był ten Esbek, a uciekł pan od ikony, którą na przykład był sam papież akurat. No to to. No Karol Wojtyła, nie papież. Tak, tak, Karol Wojtyła, biskup, a później kardynał, tak jest, to prawda. I ja bym się nie odważył zrobić film o Karolu Wojtyle albo o papieżu, ponieważ to jest ikona, to jest pewnego rodzaju symbol. Widziałem na kilka filmów został zrobionych i zawsze miałem takie poczucie, że coś tam jest takiego nieprawdziwego, sztucznego w tych filmach. No, więc tu historia jest powiedziana przez młodego chłopca, który jest młodym, sympatycznym chłopcem na początku, miłym, ciepłym, a potem się okazuje, że w nim drzemie jakiś potwór, prawda? Jakiś diabeł w nim siedzi, więc to był, myślę, ciekawy pomysł na postać filmową. A z drugiej strony historia takiego młodego chłopca, który właściwie tak się zatraca, spada w taką studnię bez dna, no jest historią, która jest szalenie interesująca i myślę, że warto było pokazać taką postać, dlatego, bo to jest postać, która funkcjonowała w tamtym okresie, ale jest to też postać współczesna. Są tacy młodzi ludzie, którzy mają jakąś obsesję, jakiejś idei. To niekoniecznie musi być, to nie muszą być służby specjalne, no, ale też może być, mamy obsesję na przykład, że wszystko robi, żeby zgarnąć jakieś wielkie pieniądze. I idzie po trupach do tego celu. To jest to samo, prawda? Że on się oddaje jakiejś idei i zapomina o życiu wokół, o uczuciach, o emocjach, o innych ludziach, a tylko idzie do jednego celu. I tacy ludzie byli, są i będą. I dlatego myślę, że to jest główny bohater tego filmu. Zresztą to już scenarzysta w scenariuszu się zdecydował na ten krok i myślę, że to był słuszny, żeby to był bohater tego filmu. I przez niego, żeby opowiedzieć tą historię w Krakowie, inwigilacji Kościoła, inwigilacji Karola Wojtyły. A czy taka postać tego budnego, to ona była postacią realno-historyczną, czy na przykład w zasobach IPN-u można by znaleźć akurat jakby przynajmniej jakiś tam odnośnik do tej postaci, no do postaci ewentualnie realnej? Postać ta jest złożona z dziesiątków postaci podobnych, bym powiedział. W okresie krakowskim Kościół krakowski był inwigilowany przez ponad 200 agentów. Więc oni śledzili księży, robili zdjęcia, nagrywali i tak dalej. Więc tam tych młodych chłopców, którzy ganiali za kościołem w Krakowie, było bardzo dużo. I w związku z tym różnych przygód, czy przypadków, czy wydarzeń też było bardzo dużo. I myśmy do filmu wyjęli niektóre właśnie historie i te wszystkie one się skupiły w życiu naszego głównego bohatera. Więc jest jakby ten bohater z kompilacja różnych osób, różnych esbeków z Krakowa, z tamtego okresu. No i jeżeli akurat dotykamy esbeków, to też akurat pan tutaj pokazał w filmie, w tym otoczeniu biskupa Wojtyły, też no, sporo księży, którzy w ten czy inny sposób ulegli właśnie tymże esbekom. No i zostali akurat złamani, tak jak ten ksiądz Michał, z którym ten esbek no, zaprzyjaźnił się. No i z nim zresztą widać u tego esbeka jeszcze też jakieś pewne odruchy ludzkie, pewne takie człowieczeństwo, chociaż oczywiście w jakimś tam, no wiadomo, niecnym celu. Czy takich akurat księży wokół biskupa Wojtyły, którzy akurat donosili do SB, było sporo? Tak, no według wszystkie te oczywiście dane, które podaję,
to są jakieś dane, które teraz powstały, natomiast być może one nie są prawdziwe. Natomiast Wojtyła w okresie krakowskim miał, czyli od 58 do 78, kiedy został wybrany do papieża, i 20 lat, miał 18 sekretarzy księży w tym całym okresie. I podobno 12 z nich donosiło na niego. Więc, no, 3/4. Więc, bo to byli młodzi chłopcy, no, którzy się uwikłali w jakieś szantaże. No, trzeba być silnym, jak, żeby się nie wpaść, no, albo w jakąś zasadzkę finansową, czy erotyczną, czy w jakiś szantaż, czy pułapkę i tak dalej. Bo estecy, no, te pułapki zestawiamy na nich bez przerwy. I dowcip polega na tym, że Wojtyła wiedział o tym, że kto na niego donosi, i starał się tych chłopców jakoś wyprostować, jakoś im przemówić do rozsądku, żeby się nie bali, żeby jeśli już zrobili jeden zły krok, bo ich szantażują, bo i tak dalej, to żeby się nie bali, przestali i tak dalej. I czasami to się udawało mu zatrzymać, a czasami, no, wysyłał, jak ktoś już nie potrafił sobie poradzić z tym wszystkim, to wysyłał go Wojtyła, nie wiem, na Pomorze albo na Mazury, gdzieś tu w ogóle w inne miejsca, żeby on... Ale czytam, że przebaczał akurat. Przebaczał, tak, no. I to świadczy o klasie jakby, no, biskupa Wojtyły, że był, no, bardzo ludzki i otwarty. No, wiedział, że ktoś zbłądził, ale jak ktoś zbłądził, to znaczy, że nie wolno mu zamykać się drzwi i od razu go strącać na dno piekieł, tylko trzeba mu dać szansę, żeby mógł się poprawić. No a też w tym filmie pan pokazał też scenę, którą SB zastawiło na biskupa Wojtyły, związaną z Ireną Kinaszewską, która była pracownicą redakcji Tygodnika Powszechnego. No i SB próbowało akurat zastawić pułapkę, no, taką obyczajową w tym filmie. No i te SB akurat wykorzystało masę akurat rzeczy, chociaż ta tutaj akurat do końca w filmie nie ma, ale ta pułapka się nie udała akurat, jeżeli chodzi. Tak, tak. To rzeczywiście była taka zastawiona pułapka, która no, trwała dosyć długo i były tam jeszcze jakieś dodatkowe elementy. My w filmie pokazujemy jakby fragment tylko tego. Ale rzeczywiście to była taka historia, że wymyślono, że dobrze by było, jakby ten młody biskup jest w Krakowie, to trzeba by go wpuścić w takie maliny, że on ma dziecko. A ponieważ Irena Kinaszewska, no, uwielbiała biskupa, przypisywała jego kazania i tak dalej, współpracowała z nim, no to pomyśleli sobie, że tu z tego utkają jakąś historię. Zresztą do tej pory w internecie możemy zobaczyć takie zdjęcia, że leży młody Wojtyła, pośrodku dziecko, a z prawej strony Kinaszewska. To zdjęcie jest oczywiście spreparowane, bo tam za Kinaszewską leżał na tej łące jej mąż, ale go obciekło. I zostawiono to zdjęcie takie trójkowe. I to zdjęcie do tej pory kursuje w internecie. No, napisano też dziennik Kinaszewski. I to pisał taki sławny Grzegorz Piotrowski, później zabójca Popiełuszki. I on, bo już on od lat pracował w tym czwartym wydziale SB. I on pisał ten dziennik. I potem próbowano ten dziennik, gdzie dziennik Kinaszewskiej, w którym ona wyznaje miłość do Wojtyły. I ten dziennik próbowano potem podrzucić gdzieś w kościele. Na szczęście jeden z księży to znalazł. Ksiądz Andrzej Bardecki. Tak. I wziął i spalił ten dziennik, i on zniknął. I cała ta intryga jakby upadła. Ale no, ciągle usiłowano. Potem ten chłopiec, ten domniemany na dziecko Wojtyły, urósł, został dziennikarzem dosyć znanym, nawet był szefem telewizji w Gdańsku przez pewien moment i tak dalej. I też próbował no, zaprzeczyć temu wszystkiemu. I oczywiście niektóre osoby wierzyły, niektóre nie. Dowcip polega na tym, że jego z kolei córka, czyli gdybyśmy uwierzyli w tę intrygę, to byłaby wnuczka Wojtyły. Jest aktorką
I ona tutaj gra w filmie właśnie Tekina Szeską, czyli swoją babcię. Ona tak gra, no, tam się pojawia trzy razy na ulicy, prawda? Ale zgodziła się jakby wystąpić, bo właśnie chciała pokazać, że to wszystko jest nieprawda i że to wszystko była wymyślona historia po to, żeby stworzyć jakiś szantaż i zastawić pułapkę na Wojtyłę. Więc ta historia rzeczywiście jest dosyć rozbudowana i ma wiele wątków. No w filmie jest jakby fragmencik jej, prawda? Ale to pokazuje, jak SBC kombinowali, jak próbowali znaleźć jakieś materiały obciążające księży i kościół. No ja jeszcze dodam, że tutaj pan wspomniał o Grzegorzu Piotrowskim. Może ta akurat pułapka by się udała, ale Grzegorz Piotrowski po pijaku rozbił auto w Krakowie, no i oczywiście zdekonspirował się akurat i w tym czasie ksiądz Bardecki znalazł akurat ten pamiętnik podrzucony przez SB, no i go zniszczył, spalił, także no i ta cała sprawa właśnie się nie udała. Proszę Państwa, oczywiście my możemy jeszcze rozmawiać z panem reżyserem, ale ja myślę, że Państwo też akurat dzisiaj przyszli po to, żeby zadać jakieś pytania, akurat przemyślenia swoje po obejrzeniu tego filmu. Bardzo proszę akurat o pytania do naszego gościa. To powiedzmy, panie reżyserze, ja dziękuję za ten film, za to dzieło. Sam mieszkałem w Krakowie i Kraków jest pokazany tak, no, prawdziwie. Chciałem tylko, bo pan powiedział, że nie ma odwagi zrobić fabularnego o Janie Pawle. Czy jest potrzeba zrobić jakiś światowy film, żeby obronić jego dobre imię? Bo czuję, znaczy dzisiaj jest premiera w kinach, w Heliosie przede wszystkim, czy w Polsce. Żeby młodzież, która jest pod dużym wpływem internetu, często nieświadomie wyśmiewa, znaczy świadomie, to jest taka walka duchowa po prostu o nich. Że często, ja nawet na pielgrzymce częstochowskiej, kiedy pierwszy spotkałem studentkę, która właśnie mówiła, że spotyka w internecie wiele informacji o papieżu negatywnych, że to pokolenie, które jeszcze go nie poznało, które nie poznało go, ma szansę go poznać. Dziękuję. Ja myślę, że no, rzeczywiście ostatnio było trochę o Wojtyle czy o Janie Pawle. No ale tak zawsze jest, że pojawiają się głosy jakieś takie kontrujące. Dla mojego pokolenia to był człowiek fantastyczny, więc on myślę, że to jego zasługą jest, że wyprowadził Polskę z komunizmu i to w sposób bardzo taki mądry. I miał ogromne ciepło, klasę, otwartość. No, wspaniałe są jego encykliki, na które wielu zresztą obecnie kościelnych przedstawicieli się powołuje, ale nie mają tej klasy co Wojtyła. Natomiast Wojtyła był otwarty i akceptujący, uważał, że Kościół jest dla wszystkich. Więc to był rzeczywiście fantastyczny człowiek i duchowny. Ale no wiadomo, że pojawiają się inne głosy. No ten film między innymi jest po to, żeby pokazać, że tamta epoka była szczególna, że to wszystko inaczej wyglądało niż teraz, że były bardzo ostro działające służby bezpieczeństwa, które zastawiały różne pułapki, szantaże i tak dalej. Więc to, i teraz jeśli się wyciąga jakieś materiały esbeckie i się mówi, że to tak albo owak było, to wiadomo, że większość tych materiałów jest preparowana. Ja spędziłem bardzo wiele czasu w IPN-ie szperając w dokumentach i tam no, rzeczywiście jest bardzo dużo chciałem powiedzieć brzydkie słowo, ale są panie, więc nie powiem, natomiast rzeczywiście tam jest dużo takiego strasznego rzeczy. No. To wszystko wymyślali SBC, no. więc nigdy nie będziemy wiedzieli, jak było, no. Ale
to, co pokazuje w filmie, to jest prawdziwe, na pewno, bo to jest wszystko dokumentowane i tak jak mamy ten, to, co Pan powiedział, że Kraków jest taki bardzo prawdziwy w tym filmie. Miałem projekcję w Krakowie i byli nawet starzy kabareciarze z Piwnicy pod Baranami i zaakceptowali ten film, powiedzieli, tak, tak było, a myśleliśmy, że to się nie uda, bo to jak to zrobić? A tu jest jakaś taka prawda o Krakowie. I tak samo jest prawda właśnie o tym sprzężeniu kościoła, który był inwigilowany, który był cały czas otoczony SBK-ami. Więc tak było, to była inna epoka. Także teraz wymyślanie jakieś innego spojrzenia na tamte czasy, kompletnie wyssanego z palca, jest bez sensu. Natomiast o Wojtyle, prawdę powiedziawszy, jest scenariusz, który nawet chciałem zrobić, tylko że to są do tego potrzebne ogromne środki. Tytuł: Zamach na papieża. I to miał być thriller o zamachu na papieża, który się wydarzył w maju 1981 roku. Bo tam jest materiałów wspaniałych bardzo dużo. No ale to musiała być jakaś koprodukcja międzynarodowa, no bo dużo zdjęć byłoby w Rzymie, nawet większość. I oprócz tego zamachu, tam w tle było bardzo dużo różnych historii. Porwanie Emanueli Orlandi, takiej dziewczynki, żeby szantażować rząd włoski, żeby wypuścili ale akcje z więzienia i tak dalej. No, bardzo dużo takich, bym powiedział, kryminalnych historyjek, które mogą złożyć się na bardzo ciekawy film. Ale na razie scenariusz leży. Bardzo proszę. Bardzo proszę o pytania. Proszę o podniesienie ręki. Ja chciałem pogratulować Panu tego filmu. Znakomity film, znakomity. I ten stary Kraków, i ta, te zdjęcia z tych początków w piwnicy pod Baranami. I znakomicie Pan to przeprowadził, tą linię. Chciałem tutaj powiedzieć, że idealnie pasowała do tego, do Pana filmu, ta scena u tego, jak myślę, ministra spraw wewnętrznych, bo on był w tamtym... Zenon Kliszko to był sekretarz partii. A to był Zenon Kliszko. Zenon Kliszko, tak. Coś niesamowitego. Tutaj Pan reżyser no, troszkę uległ takiemu, jak to się nazywa, głosowi poetyckiemu, bo prawda była troszeczkę inna, ale to jest nieistotne. Mianowicie rzeczywiście papież Karol Wojtyła był 7 kandydatem, 6, jak pan tam bardzo słusznie zaznaczył, odrzucono, a 7 przyjęto, z tym, że sugerowano się czym innym. Sugerowano się tym, że on chodzi po górach, jeździ na wycieczki kajakowe i on się polityką zajmować nie będzie. Zresztą relacje redaktorów tygodnika powszechnego z tamtego okresu były rzeczywiście takie same. Szeroko opisywana była sytuacja, kiedy tygodnik powszechny został, bo to było i on miał pieczę nad tym tygodnikiem, prawda? Nowy biskup, ordynariusz, arcybiskup został zaproszony. Oni oczekiwali na jakieś wytyczne, prawda, na jakieś ukierunkowanie, na jakieś pokazanie, którą drogą mają iść, a w tym momencie Karol Wojtyła skończył to, no wiecie, jak macie iść, to róbcie to, róbcie to. Natomiast chcę powiedzieć tak, że no, to mój jak gdyby taki komentarz. Teraz jak gdyby pytania. Kolejny film, właściwie czarno-biały, bo pomijając te malowidy, ten fresk, jeśli dobrze pamiętam, to Wyspiańskiego, prawda? To jest witraż w kościele franciszkanów. Tak, w Krakowie. W Krakowie, tak, którego autorem jest Stanisław Wyspiański. Tak, znakomity właśnie franciszkanie. To taka moda jakaś. I ostatnie pytanie, czy Pan mógłby
wytłumaczyć, znaczy skomentować, powiedzmy sobie, ostatnią scenę. W tym konfesjonale był Wojtyła, nikogo nie było. Ja rozumiem, że to jest takie, powiedzmy sobie, to jest taka przenośna licencja poetyka, prawda? Jak pan to, jeśli mógłby, prosiłby bardzo o skomentowanie. Ja myślę, że każdy z państwa sobie jakąś interpretację ułoży. Ja powiem, jaka jest moja. No, mamy wrażenie, że rzeczywiście bohater rozmawia z Wojtyłą w tym konfesjonale, ale potem się okazuje, że tam nie ma Wojtyły, że tam nie ma nikogo, że konfesjonal jest pusty. W związku z tym no, należy to według mnie tak tłumaczyć, że to bohater rozmawiał sam ze sobą. Że to była jego jakby refleksja nad jego życiem. No, rozmawia sam ze sobą i to ten, który tam siedzi, to jest jego imaginacja. Ale oczywiście możemy to sobie inaczej interpretować, ale jest to taka rozmowa po to, żeby powiedzieć, że pokazuje się światło w tunelu. Że dlatego bohatera, no, który idzie po takiej ścieżce zła totalnego no, i upadku, jest jakieś światło w tunelu. I to światło to jest pierwszy sygnał, kiedy pada przypowieść o synu marnotrawnym, że syn marnotrawny też zawsze może wrócić do ojca i bohater też może wrócić do ojca. I potem jest ta scenka po takim lekkim upływie czasu, gdzie mamy kawałek Krakowa, ten park, i on idzie i znajduje i spotyka swoją żonę z dzieckiem, które już trochę podrosło. I tam jest jakaś taka wymiana, no pełnych, bym powiedział, emocji między tym dzieckiem a bohaterem. No taka troszkę scena też delikatna bardzo, która też pokazuje, że być może nasz bohater się zmieni, no, ma jakieś otwarcie, ma jakąś możliwość, a jak będzie, nie wiadomo. To jest tak zwane otwarcie, znaczy zakończenie otwarte, to znaczy, że nie wiemy jak będzie, ale że bohater ma szansę. Proszę bardzo. Mhm. Gratuluję filmu, ponieważ dla mnie był taką średniowieczną alegorią, czy parabolą właściwie, bo jest to film o dobru i o złu. Był bardzo ewangeliczny, bardzo dużo światła tam było w tym kadrach i w postaci bohaterów, którzy stoją naprzeciw bohatera złego, który są dla niego szansą, są dla niego dialogiem, ale on z tego dialogu nie korzysta, chyba że ostatni kadr będzie dialogiem. Chciałabym zapytać o rolę mediów i rolę religii w tym filmie, ponieważ walkę o krzyż również odebrałam symbolicznie jako ten taki cytat do współczesności, do tego, co u nas na polskich ulicach też się dzieje w kwestii obrony religijności czy obrony krzyża. I drugi temat to ten wątek świadomego dziennikarza idącego, znaczy dziennikarza SBK, który filmuje plac, na którym leżą trupy, a on chce być pierwszy. Jest to, że tak powiem, dla mnie widoczny cytat dzisiejszych mediów informacyjnych, które za śmiercią, za sensacją potrafią właśnie przejść poza cierpieniem, czy obojętne na cierpienie człowieka. Czy to było zamierzone? Czy to była taka alegoria, metafora też o współczesności, o roli mediów i o tym, co one robią w społeczeństwie? Czy tak wyszło przypadkiem? Dziękuję. No, to jest ciekawe, że pani czy znalazła jakiś pomysł do współczesnych mediów, natomiast rzeczywiście ta scena, ja mówię o tej drugiej części pani wypowiedzi, że bohater, dla mnie to jest wstrząsająca scena, bo tutaj ludzie giną, jest, no najpierw jest bijatyka, też taka dosyć silna i wyraźna, a potem są strzały i ci bezbronni ludzie giną, a on co? Tym się nie przejmuje, tylko to filmuje. No to trzeba mieć no, straszny charakter. Zresztą ja tak no, szukałem, jak tam zrobić dźwięk. Na początku to jest w ciszy, a potem ta muzyka się pojawia i tak dalej. Bo to jest coś potwornego, że on wychodzi
i nie z misją, żeby może komuś pomóc, żeby może tam jest jakiś ranny, tak, tylko filmuje trupy, no to jest coś strasznego. No pokazuje taki upadek rzeczywiście. A może on ideologicznie taki jest zmanipulowany akurat, albo wielki oportunista. No tak, to coś takiego jest, natomiast, ale tak ja myślę, no tak spróbuję tak się postawić w nim, w środku. No kim trzeba być, żeby z taką przebiegłością, bo też to robi tak bardzo, powiedzmy, płynnie i delikatnie i tak dalej, tak chce to tak ładnie sfilmować, żeby tak właśnie kręcić trupy. I to, co pani mówi, rzeczywiście, no w mediach naszych też często się pojawiają takie obrazki, że nieważne jest życie człowieka, nieważne jest umieranie, ważne jest, żeby dobrze sfotografować trupa. No to jest absurd. Natomiast jeśli chodzi o początek pani wypowiedzi, no to wypadki w Nowej Hucie, które były naprawdę i rzeczywiście tam trwała walka o krzyż, który miał być no, taką podwaliną pod budowę kościoła, zresztą dzięki staraniom Wojtyły, bardzo rozsądnym, z władzami i tak dalej, w 1968 roku zaczęto ten kościół budować. No więc w końcu i on stoi. Zbudowano w końcu ten kościół. I to jest wielka zasługa Wojtyły, że on tam przeczekiwał, chodził, odpuszczał, znowu atakował, znowu naciskał i w końcu ten kościół wybudowano po, nie wiem, tam po 10 latach tych różnych wypadków, nacisków i tak dalej. I rzeczywiście takie były momenty, że przyjeżdżali niby robotnicy, ale to esbecy przebrani w paciaki i ten krzyż wykopywali i chcieli zabrać. No to mieszkańcy Nowej Huty się nie zgadzali. Zaczynały się bijatyki i tak dalej. To wszystko jest prawda. Znaczy, czyli to była walka w pewnym sensie właśnie to, co pani mówi o religii, o swoją wiarę. No i dlatego to jest w tym filmie. I jak to się odnosi do współczesności? No, myślę, że wolałbym nie komentować, natomiast generalnie mamy w historii wiele takich momentów, że trzeba było tego krzyża bronić. No i tu jest jeden z tych wielu momentów. No bo ja pamiętam, że kiedyś taki pojawił się reportaż chyba Jerzego Lowela właśnie dotyczący tego obrony krzyża, to tam się też pojawiały, zresztą w filmie Zanussiego z Dalekiego Kraju też jest akurat, jest ta scena krótsza. Tak. Jest ta scena, akurat właśnie tam się pojawiały jakieś spychacze, koparki, nie? Tak. No i tam szczególnie u Zanussiego, nie? Że jeden z tych bohaterów, który był na tym spychaczu, no, mógł rozjechać swoją matkę, która była jakby po drugiej stronie, nie? Także to był bardzo, bardzo, bardzo tam ostre były walki akurat w obronie krzyża. No jest taki film Jerzego Ridana, jest taki film właśnie o tych wypadkach w Nowej Hucie, ale głównie to są wypowiedzi osób, które pamiętały te wydarzenia. Jest tam trochę dokumentacji rzeczywiście o tym czasie i o tych wydarzeniach. A wracając, tak ja pomyślałem o tym bohaterze i o tej scenie akurat właśnie w Nowej Hucie, że on uwierzył, że to, co robi, on będzie robił najlepiej, jak potrafi akurat właśnie tak. Są tacy ludzie, nie? Którzy po prostu za swoje credo ustawiają, żeby jakąkolwiek pracę wykonywać po prostu najlepiej, lepiej też od innych. I on myślę, że był taką osobą. No, ja myślę, że ten bohater ma taką, gdzie nigdzie delikatnie, ma taką cechę, że on się uważa za wybranego i za super, takiego trochę mena esbeckiego. No, nawet jak rozmawia z tym swoim przełożonym, tym pułkownikiem, ja mam do Warszawy, nie? Tak, że tam tak czujemy, że on trochę tak gardzi nawet tym pułkownikiem, że on się czuje lepszy, mądrzejszy. On wie, jaka jest sytuacja, on wie, jak niebezpieczny jest Wojtyła, on to docenia, on tutaj jakby no rzeczywiście sobie zbudował świat, w którym czuje się tak władcą. To jest w pewnym sensie, można powiedzieć, taki figurant właśnie, bo najbardziej takie potoczne znaczenie figuranta to jest takie, że to jest ktoś, kto sprawuje
jakąś funkcję, ma jakąś władzę, ma jakiś fotel i mu się wydaje, że jest kimś, a jest de facto nikim, jest marionetką, którą jest, której losy i uczynki są jakby pociągane za sznurki różne. On jest kukłą pewnego rodzaju i nic nie znaczy. To jest właśnie taka figura, figurant. I tutaj jest, myślę, że w tym bohaterze coś takiego jest, że on myśli, że on tak zrobi, tu się tak zachowa do tego, bo on, no, wszystko trzyma w garści, jest super, a okazuje się, że jest nikim. No. Bo jest jeszcze drugie znaczenie figurant, to jest właśnie z nomenklatury esbeckiej i w Esbecji w tych różnych ich szyfrach, synonimów, znaczy no, w nomenklaturze esbeckiej figurant osoba, która jest inwigilowana. I w tym przypadku to się odnosi właśnie do Karola Wojtyły, że oni nazywali tą osobę, którą śledzą, figurantem. Bardzo proszę o pytania. Jeżeli pan by był uprzejmy powiedzieć, czy łatwo, czy trudno było znaleźć aktora, który decyduje się zagrać tak negatywną postać? I czy ta negatywna postać tego aktora nie zostanie w jakimś stopniu, nie przejdzie na tą osobę i nie będzie za nią w jakimś stopniu dalej szła? Tutaj akurat prawda była zupełnie inna, bo zupełnie inna historia, to zapewne. Ponieważ ja chciałem, żeby kto inny grał tę rolę, ale zgłosił się właśnie Mateusz Więcławek, który grał tę główną rolę i powiedział, że on chce to zagrać. Bo ja myślałem, że on tam zagra jakąś drobną rurkę, może tego księdza, może jeszcze coś małego. To jest aktor, który już u mnie grał parę razy i ja go jakby znałem. Księdza Zieje grał. Grał, to młodego Zieje grał, prawda, i w filmie takim Czuwaj, grał takiego harcerza. Także on, znamy się od lat i on powiedział, że chce to zagrać. Ja powiedziałem, no tak, no, ale ja myślę o kim innym i nie jestem pewien, czy ty się nadajesz. A on powiedział, to ja chcę spróbować. No i zaprosiłem go na tak zwane próbne zdjęcia i on przyszedł, nauczył się tam dwóch, trzech scen na pamięć, które mu dałem i zagrał to tam z kimś te sceny. I nagle zauważyłem, że to było bardzo ciekawe, ponieważ on ma urodę taką dosyć ciepłą, sympatyczną. On ma taki delikatny blondynek. I teraz pomyślałem, że to będzie bardzo interesujące, jak pod taką aparycją ukryje się potwór, że tam jest diabeł. Proszę zauważyć, że są jakieś trudne momenty, jak ta żona na przykład się pyta, gdzie ty, to nocna scena tak leży, i ona się tak pyta, gdzie ty tam chodzisz, byłam u ciebie w pracy, ciebie nie ma, że jakaś on nic. Jakaś kobieta, nie? Jakaś kobieta. Proszę zauważyć, on nic, tak żeśmy chcieli. Nie ma nic wokół, ani strachu, ani ten, tylko... Zimna maska. Zimna maska, prawda? Czyli jak, co on tam musi mieć w środku, żeby tak się zachować, prawda? I w wielu przypadkach też właśnie zimny, no zimny raj taki. A na początku wydaje nam się, że to jest ciepły, sympatyczny chłopak. Więc i to zderzenie tych dwóch, trzech rzeczy właśnie zupełnie kontrastowych pomyślałem, że to będzie dobrze działać. No i powiedziałem, dobra, grasz. I potem żeśmy obsadę już dopasowali do niego całą, czyli Mariannę Zytek i pozostałe. W każdym razie to tak było. Teraz pytanie jest takie, czy ta rola, czy w ogóle jak aktor gra, to się przerzuca na jego życie osobiste. Ja pisałem o tym pracę magisterską przez laty w szkole filmowej. O takim utożsamianiu się aktora z postacią i czy to wpływa na jego osobowość, czy nie. To trochę zależy od ludzi. Generalnie raczej nie wpływa, ale są tacy, którzy przyjmują tę osobowość i coś tam w ich osobowej postaci, którą grają, i to w jakiś sposób tam troszkę na nich działa, na ich wpływa. Ale są tacy, po których to zupełnie spływa. No i tu są różne przypadki. No, przykłady. Był taki aktor wspaniały, wielki Tadeusz Łomnicki. No. On grał wspaniałe role, ale potem wyrzucał to z siebie i w ogóle jakby to nie dotyczyło jego osobowości.
No ale jest taka na przykład aktorka Jadwiga Jankowska-Cieśla, która bardzo jakby gra tak emocjonalnie i jak coś gra, to się trochę przerzuca na nią. Zresztą nie będę mówił, która rola i jak, ale że coś tam, można zauważyć, że tam coś zostaje, jakiś kawałek tej postaci, którą gra. Fikcyjnie, ale coś tam zostaje naprawdę. Więc to trochę zależy od ludzi. Są tacy, którzy potrafią no, dobrze zagrać, mówimy powiedzmy o aktorach, którzy dobrze zagrają postać i jednak nie identyfikują się tak z tą postacią, że potem ona jakoś w ich już normalnym życiu się gdzieś przewija, czy pojawia, czy a u niektórych tak. To zależy od indywidualnych cech. Bardzo proszę. Ja oczywiście też chciałabym bardzo pogratulować filmu, bo znamy pozostałe produkcje. One są bardziej takie ikoniczne i takie, że ksiądz Wojtyła bardziej kroczy niż idzie. A tutaj idzie i jest pokazany w codzienności. I właśnie też chciałam bardzo docenić głównego aktora, który jako jedyny wygłasza taką bardzo emocjonalną, wydaje się szczerą, swoją opinię na temat papieża i właśnie przyszłego papieża. I właśnie docenia, że on jest niesamowity w tej codzienności, a poza tym, nie wiem, czy to było zamierzone, mi się bardzo zlewa to, że ten film jest czarno-biały, tak jak pani wcześniej powiedziała, walka dobra ze złem. Natomiast ten główny bohater zły pokazuje, że każdy szuka Boga i każdy zadaje sobie to pytanie o sumienie i o to, jak żyć. I bardzo doceniam to w tym filmie również, ten aspekt. Nie wiem, na ile zamierzone, ale wydaje mi się, że współczesne społeczeństwo jakkolwiek pogubione. Wszyscy pewnie na jakimś etapie zadajemy sobie te pytania, więc myślę, że warto to zauważyć. Czy no, mi się zdobyła, to była pani takie wypowiedź taka, refleksja. Bardzo tak? Ciekawa. Nie, ale to i taka powiedzmy konkluzja, że każdy, a to piękne, że każdy w życiu szuka Boga. I ten wierzący, i ten niewierzący. Także, że jakoś szukaj, to jest piękne. I to powiedział właśnie ksiądz Dzieja, jak poprzedni film zrobiłem o księdzu Dziei. Jak rozmawiał z Jackiem Kuroniem, to jest w filmie, ale jest też, bo naprawdę to się zdarzyło, że ten Kuroń miał takie wątpliwości, oni byli razem w korze, w komitecie obrony robotników, działali razem i tak dalej. I Zieja często rozmawiał z tym Kuroniem i właśnie Kuron tak się otwierał przed Zieją, mówił: ja nie wierzę, proszę księdza, ale ja szukam. Ja ciągle szukam, bo tak jakoś nie mogę sobie z tym poradzić i tak dalej. I Zieja powiedział wtedy fantastyczne, że wierzysz, Jacku, wierzysz, ponieważ jak szukasz, to już wierzysz. No i to bardzo, bardzo myślę, że pięknie. Oczywiście Kuroń mówił, to herezja, to ksiądz mówi, to herezja. Ja już tyle herezji powiedziałem, odpowiedział się ja, że ta jedna też może jeszcze tutaj zaistnieć, więc no ale jak to się mierzy no, z brakiem wiary, z wiarą, szuka tego, to już jest fantastyczne. Bardzo proszę o pytania. A jak nie ma, to ja zapytam jeszcze. Jest, tak? Bardzo proszę. Ja chciałam tutaj do wypowiedzi nawiązać. Bliżej mikrofon może. Osobiście też bardzo zwróciłam uwagę na ten kolor, na ten witraż, który właśnie to wewnętrzne skłócenie w moim odbiorze przeważyło tutaj właśnie, przeważyło to światło, to życie. Jakby pojawiło się po prostu u tej postaci. Natomiast chciałam zapytać o postać tego księdza Michała. Czy ta scena, w której no, on po prostu wybiera taką ucieczkę, czy to było inspirowane faktycznym zdarzeniem? Bo jednak widzimy w tej scenie księdza, który popełnia samobójstwo. Tak, no to już dotknęła pani tematu, który już poruszałem. Liśmy wielokrotnie z moimi księżami, konsultantami, ale oni powiedzieli, że to jest możliwe.
że jeśli, bo powiedzmy, jakie miał możliwości ksiądz Socha w tej sytuacji? No pójść do Karola Wojtyły i powiedzieć. Albo nie powiedzieć. Albo nie powiedzieć, no ale były zdjęcia, które go kompromitowały. Więc i powiedzieć, że to jest wszystko pułapka, szantaż i tak dalej. Ale on się wystraszył. No, myślę, że był, pomimo, że jest bardzo ciekawa postać i te rozmowy z nim, jakie toczy bohater filmu, są bardzo interesujące, bo one niby są takie tam barbaraba, ale są fundamentalne, no, jak pada. Czym jest poezja? No, poezja jest wyrazem ducha. A, to ksiądz wierzy w duszę, tak? No, znaczy, to pan wierzy w duszę, to jest PKT, tak ksiądz i tak dalej, i tak dalej. Albo mówi Esbek, no Boga nie ma, bo nie ma, ksiądz to wierzy, no jak to? A ksiądz mówi, jak to nie ma, przecież dzisiaj z nim rozmawiałem, i tak dalej. I to są, no, powiedzmy, no, fundamentalne dyskusje o wierze, o Bogu i tak dalej. I także to, myślę, są dla mnie bardzo takie ważne sceny. Natomiast rzeczywiście finał tej postaci, czyli to, że on popełnia samobójstwo, jest, powiedzmy, z punktu widzenia, no jakby to powiedzieć, księdza czy etyki Kościoła, być może na pewno wątpliwe, ale możliwe. To znaczy, jest to prawdopodobne, i że on po prostu był słaby duchowo i się załamał. A ja chciałem zapytać, bo tak mi się wydaje, że biskupa Wojtyłę, kardynała, grało dwóch aktorów, tak? Dobrze? Dobrze. Dwóch, ale to znaczy... No właśnie, proszę, to by tłumaczył. No pierwszy to jest ten, który jest na ekranie. Maciej Mikołajczyk, zresztą tak, pochodzący to... z Łap. Tak, który no, się pokazuje. On jest podobny, bo tu już różne były głosy, że podobny, że niepodobny, że jest podobny. Do tych zdjęć, które są z końca lat 50. i z początku lat 60. Wojtyły, to on jest podobny. Wojtyła miał taką dosyć silną, słowiańską twarz i coś takie podobieństwo jest na pewno. Natomiast problem był z głosem. No i tu głos właśnie podkłada drugi aktor, który potrafi mówić tak jak Wojtyła i to robi pierwszorzędnie. Ja myślę, że Państwo, którzy pamiętają głos Wojtyły czy papieża, chociaż potem papieża on troszkę miał już inny głos, natomiast z tego pierwszego okresu właśnie to jest głos w 100% Wojtyły, nawet taka pani konsultant, bo coś takiego jest w filmie, że trzeba mieć prawa do wszystkich nagrań, do tych wszystkich ujęć dokumentalnych trzeba mieć prawa i tak dalej. I ona się spytała nas, czy my mamy prawa do kazań Wojtyły wygłoszonych w tym filmie do głosu. No, a to było pytanie, no, absurdalne, ponieważ myśmy to nagrali z naszym aktorem, więc nie musimy mieć praw wtedy do tekstów, ale teksty były też tak pisane. Zresztą ja miałem konsultantów, trzech księży tutaj i część tych tekstów jest autentyczna Wojtyły, a część jest tak bardzo podobna do tego, co mówił Wojtyła. Proszę bardzo, proszę o pytania. No właśnie, to jeżeli nie ma pytań, to ja jeszcze o jedną rzecz zapytam. Bo pan pokazywał akurat ten film w Krakowie. Właśnie jestem ciekaw, jaki był odbiór tego filmu, bo tam myślę, że też byli księża i środowisko artystyczne. Czy jak tam, jak wyglądał przekrój tej publiczności? No bardzo się bałem tej krakowskiej premiery, czy tego pokazu. To było w poniedziałek, no, powiedzmy, tam 5 dni temu. I to w kinie Kijów, to jest wielkie kino w Krakowie. Od 800 miejsc, a tak, nie 1200 nawet. Tak, tak, bardzo ten. I po pierwsze było pełne. I tak nie wiedziałem, czy przyjść z ciekawości, bo co, no, warszawski reżyser, bo ja mieszkam w Warszawie, zrobi film o Krakowie. No to już od razu jest ten, jakaś napinka, ponieważ Kraków nie lubi Warszawy. No.
A tu jeszcze takie kultowe miejsca, Piwnica pod Baranami i tak dalej. Więc bardzo się bałem, że oni to podepczą, powiedział. Nie, bardzo super był odbiór. I byli, bo byli i Franciszkanie, i Dominikanie z Krakowa przyszli, i trochę i bohemy artystycznej Krakowa się pojawiło. I były dyrektory PN w Krakowie i także taka powiedzmy śmietanka krakowska przyszła na ten film, żeby zobaczyć, co ten z Warszawy tutaj nam wyrabia za plecami. I bardzo dobrze takie głosy były, że udało się ten Kraków pokazać taki, jaki był. Część oczywiście rzeczy, które w tym filmie są, to są krakowskie bardzo. To znaczy tak, pierwsze, cały film kręciliśmy w Krakowie. Więc już wiadomo, ulice, wnętrza, ten kościoły krakowskie i tak dalej. Drugie, w epizodach grają aktorzy z Krakowa. Więc większe role to już obsadzałem jakby tak, jak uważałem, że trzeba wsadzić i tak dalej. Natomiast w epizodach są krakowscy aktorzy. Kompozytor. No, Zygmunt Konieczny. Krakowski, bardzo kompozytor sławny w Piwnicy pod Baranami. Tutaj przychodzimy, odchodzimy, to jest jego kompozycja, ta pieśń i całą muzykę tą autorską, którą słyszymy na innych scenach, to jest jego muzyka. Więc to jakby daje też taki klimat krakowski bardzo, no bo krakowski kompozytor związany w 100% z Krakowem zawsze. Więc takie elementy tutaj składowe tego filmu były bardzo krakowskie i dzięki temu udało się ten Kraków jakoś tutaj osiągnąć. No i na szczęście krakowska publiczność też kupiła, a nawet pani taka krytyk, Marta Malatyńska przyszła i powiedziała: przyjmujemy ciebie do Krakowa, sprawdziłeś się i tak dalej. A to nie jest łatwe. Tak, ja jeszcze zapytam jeszcze, bo tam, kiedy przychodzi ta aktorka do domu, akurat do żony głównego bohatera, to śpiewa tę piosenkę "Ja taka głupia nie jestem". I tak. To mi się przypomniało, że to chyba śpiewała Krystyna Zachmatowicz. Trochę w tej postaci, tej koleżanki głównej bohaterki, która tam przychodzi do niej i która mówi o tym chrzcie i tak dalej, to ona ma pewne elementy właśnie Krysi Zachwatowicz, czyli sławnej scenografki krakowskiej, a prywatnie żony Andrzeja Wajdy. I ona trochę ma właśnie, pośpiewa tą piosenkę, którą śpiewała Krysa. Ma podobne sukienki, jak Krystyna Zachwatowicz w latach 60. nosiła, bo to na zdjęciach jest. I ma troszkę podobną też fryzurę, jak Krystyna Zachwatowicz miała w latach 60. Więc jest jakiś pierwowzór. Zresztą wiele postaci takich krakowskich tam gdzieś w tle jest tak zbudowane. W Piwnicy pod Baranami, w tym takim, tej grupie, co śpiewa, na przykład jest taka dziewczyna w czarnej peruce, w takiej troszkę obcisłej sukience. To jest Ewa Demarczyk. I ona została zbudowana. No, jest Ewa Demarczyk na materiałach filmowych i na do zobaczenia i na fotografiach, i żeśmy ją tak, te dziewczyny tak zbudowali. No ten, który wygłasza taki monolog o naśladując Gomułkę, tutaj żeśmy tam tego podnieśli, wydajność z hektara i tak dalej. Przeczytamy na hektar. Tak, to taki monolog wygłaszał w piwnicy Wiesław Dymny, mąż Anny Dymny. I on też tak właśnie wygląda, w okularkach, taki lekko okrąglutki i tak dalej. Więc te postacie są tak delikatnie podobne do tych autentycznych krakowskich, no myślę, że to też dobrze robiło. A to znaczy, już zapytam, jeżeli Państwo nie będą mieli tak na koniec, a bywał Pan na spektaklach Piwnicy pod Baranami, w sensie oczywiście wcześniej? No, w latach 60. nie bywałem, bo ja wtedy jeszcze ganiałem stopnictwem do szkoły. No tak, ale później jeszcze był ten Piwnica pod Baranami, a na przykład... Do dzisiaj. Tak. Ja byłem gdzieś tam na początku lat 80.
dwukrotnie w piwnicy pod Baranami akurat, no i jeszcze żył Skrzynecki. Tak. Nie, ja byłem, ale w tym okresie właśnie późniejszym, no to czyli te, też lata 80., 90. Proszę Państwa, są jeszcze pytania do naszego gościa? Jeżeli nie... Bardzo dziękuję, również bardzo dziękuję. Do widzenia. Bardzo dziękuję.